władz uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Uruchomienie przez Ministerstwo Zdrowia zawodowych studiów uzupełniających, tak zwanych pomostowych, w ramach projektu systemowego kształcenia zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umożliwiło Państwu uzupełnienie kwalifikacji zawodowych do poziomu wynikającego z przepisów prawa wspólnoty Unii Europejskiej. Uczestnictwo w tak prestiżowym przedsięwzięciu, jakim jest projekt systemowy, ma ogromny wpływ na rozwój pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Podjęcie studiów pomostowych świadczy o istotnym zaangażowaniu polskich pielęgniarek w profesjonalizację pielęgniarstwa w Polsce. Proszę przyjąć moje najszczersze wyrazy uznania i serdeczne gratulacje z okazji uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjata pielęgniarstwa. Jest to powód do dumy i do satysfakcji, ale także motywacja do doskonalenia wiedzy i umiejętności niezbędnej w trudnej i odpowiedzialnej pracy w ochronie zdrowia. Dzisiejsza uroczystość dostania dyplomu licencjata pielęgniarstwa jest wyrazem szczególnego uznania dla aktywnych pielęgniarek promujących swój zawód, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uruchomienie studiów wpłynie na jakość opieki pielęgniarskiej świadczonej na rzecz chorego oraz poprawi status pielęgniarstwa jako profesji dziedziny naukowej. Mam również nadzieję, że odzyskanie przez Państwa pierwszych dyplomów stanie się jeszcze skuteczniejszą promocją studiów pomostowych wśród pielęgniarek i położnych i impulsem do rozpoczęcia studiów przez Państwa koleżanki i kolegów. Natomiast Państwa zmobilizuje do dalszej aktywności i pogłębiania wiedzy na kolejnych uzupełniających studiach magisterskich. Dziękując Państwu za dotychczasowe zaangażowanie, życzę wszystkim absolwentom studiów pomostowych satysfakcji z wykonywanej pracy, dalszych sukcesów zawodowych, optymizmu oraz pozytywnej realizacji planów osobistych. Jednocześnie, korzystając z okazji, chciałam podziękować władzom uczelni i pracownikom za możliwość współpracy przy realizacji projektu systemowego. Mam również nadzieję, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w dalszym ciągu pozostanie partnerem Ministerstwa Zdrowia we wszystkich działaniach zmierzających do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych, które ukończą studia pomostowe w ramach projektu, jak również do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Z poważaniem pani Beata Molewka, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. To była taka oficjalna misja. Wydziału, ma tylko 9 osób znajduje się. Na pewno Państwo już nas znacie, chociażby z tych ulotek, bo celowo właśnie, żebyśmy nie byli anonimowi, żebyśmy na swoje zdjęcie umieścili, z tego, by Państwo nas rozpoznawali. Wtedy mam kontakt bardzo częsty telefoniczny ze studentami. Chciałam Państwu powiedzieć, że jak przyszło zaproszenie ze szkoły, że właśnie odbędzie się taka uroczystość wręczenia. Byliśmy tutaj zaskoczeni, bo pierwsza uczelnia, w sensie pierwszą uczelnią, która w ogóle w tak uroczysty sposób wydaje te dyplomy. To była wręcz awantura, bym powiedziała, w departamencie, kto ma jechać. Każdy chciał jechać. No nam się akurat z panią Martą udało, że zostaliśmy wytypowane. Jesteśmy bardzo dumne. Ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, ile to pani kosztowało. Ta właśnie ścieżka D, to jest króciutko, są dwa semestry. Mamy już takie informacje od studentek, bo jeżdżę troszeczkę po Polsce, że te praktyki to bardzo mało czasu. Musicie się sprężać bardzo. Wiem, że macie dzieci, że macie swoich mężów, że macie rodziny, że wszystko jest właściwie ustawione na głowie, taka jest prawda. Ale dlatego wiem, nie byle też kończyłam w takim systemie jak panie, kiedyś tam te studia, ale tak uroczyście nie wręczamy. To jest inny sprawa.